body. Trzecie wyjście naszych kandydatek za nami właśnie. No skoro poznaliśmy już to, co było odkryte i odsłonięte, to teraz zajmiemy się tym, co zakryte. Mam na myśli pojemność mózgu, rzecz jasna, drodzy Państwo, i zawartość tego, co w głowie. Za chwilę oddamy głos naszym kandydatkom. Mówiłem, że zachwycają urodą, ale także inteligencją. Dzisiaj mamy wyjątkowy skład, trzeba przyznać. Te 8 pięknych dziewcząt powie coś o sobie. Zapraszamy kandydatkę numer 1. To Kaja Wińczyk z Łodzi. Kaja, słucham. Witam. Już słyszeliście, że przyjechałam z Łodzi. Na co dzień w Łodzi studiuję medycynę na wydziale lekarskim na ostatnim roku. W wolnych chwilach lubię jeździć konno i gotować, a w przyszłości chciałabym pracować w pogotowiu jako lekarz medycyny ratunkowej i ratować ludzkie życie. Pytanie pomocnicze, więc gdyby któryś z członków jury poczuł się słabo, potrafisz udzielić pierwszej pomocy, rozumiem? Ale rzeczywiście, nawet mam stosowne papiery. Oho, zaczynają schodzić, do tego się obawiałem. Jesteś zwolniona, Kaja, z czwartego wyjścia. Masz teraz kilka minut tutaj na to, żeby zająć się swoim przyszłym zawodem. Dziękujemy bardzo. Kaja Wińczyk z Łodzi. Kandydatka numer 2 to Anna Dubełek z Olsztyna. Witamy, Aniu. Witam serdecznie. Przyjechałam z Olsztyna. Mam 22 lata. Interesuję się młodą muzyką i sportem. W przyszłości chciałabym zostać kierowcą rajdowym. Dziękuję za uwagę. Brawo. No prawdziwa petarda dzisiaj na naszej scenie, trzeba przyznać. Dziękujemy. To była Ania Dubełek z Olsztyna. A kandydatka numer 3 to Milena Suchowiecka z Warszawy. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Milena Suchowiecka. Pochodzę z Zarąb, natomiast aktualnie mieszkam w Warszawie i studiuję transport na Politechnice Warszawskiej na trzecim roku. Z tym oczywiście wiąże moją przyszłość, bo moją największą pasją są samochody, więc mam nadzieję, że mi się uda. Poza tym bardzo lubię sport. Mam nadzieję, że też widać. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę miłej imprezy. W Warszawie, ale przy jakiej ulicy, nie powiedziałaś, mieszkasz? To później, dobrze, przy kolejnym wyjściu. Bardzo dziękujemy. To była Milena Suchowiecka, a teraz przed nami Alicja Łada. Kępki reprezentuje. Cześć, mam na imię Alicja, mam 17 lat, bo na co dzień uczę się w Elblągu, interesuję się sportem, od 4 lat trenuję lekko atletykę. Dziękuję. A już się baliśmy, że rajdy samochodowe, nie? Lekka atletyka, to też widać po sylwetce. Bardzo dziękujemy. Kandydatka numer 5 to Patrycja Daszkiewicz, reprezentująca Giżycko. Dobry, nazywam się Patrycja Daszkiewicz, pochodzę z Giżycka i aktualnie uczę się w technikum ekonomicznym. I moją przyszłość wiąże ze studiami w Trójmieście na kierunku ekonomii. Dziękuję. Ekonomia. No dobrze. Liczymy zatem na sukces. Dziękujemy bardzo. Kandydatka numer 6 to Karolina Filipowicz. Przyjechała do nas z Elbląga. Dzień dobry, nazywam się Karolina Filipowicz, pochodzę z Elbląga, mam 20 lat. Na co dzień jestem studentką filologii angielskiej o specjalności języki obce w biznesie. Interesuję się sportem, w szczególności narciarstwo zimą. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.
To znaczy, thank you very much. Stanowisko, kandydatka numer 7. Kandydatka numer 7, Aleksandra Grysz, przyjechała z Iławy. Tak, witam serdecznie, nazywam się Aleksandra Grysz, jak już pan wspomniał, jestem z Iławy. Mam 18 lat, w tym roku będę zdawała maturę. Swoją przyszłość wiążę z aktorstwem, mam nadzieję, że dostanę się do szkoły teatralnej, do Akademii Teatralnej. Moje hobby to sport, szczególnie tenis ziemny i siatkówka. Poza tym lubię śpiewać, tańczyć i się uśmiechać. Dziękuję bardzo. Z tą Akademią Teatralną dzisiaj to może być twój wielki dzień, pierwszy krok w tym kierunku. Ale co do mnie, skończ z tym panem, po co ten dystans w ogóle, ja nie rozumiem. No dobrze, kandydatka numer 8 to Martyna Fugas. Przyjechała ze Starachowic. Witamy. Witam. Tak, mam 21 lat, przyjechałam aż z województwa świętokrzyskiego. Tak, mam nadzieję, że to docenicie. Obecnie uczę się w Technikum Ochrony Osób i Mienia i staram się o miejsce w szkole. To też docenimy. Tak? Dziękuję ślicznie. Bardzo dziękujemy wszystkim zresztą, całej ósemce. Gorącymi brawami podziękujmy. Dziękujemy dziewczęta, do zobaczenia. Wszyscy uprawiają sport. Właśnie, takiego rozdania jeszcze nie mieliśmy. Drodzy Państwo, konkurs Bursztynowa Miss Polski nie odbyłby się, przypominam, gdyby nie przychylność naszych przyjaciół, głównych sponsorów, którymi są firmy Uroda Polska, Polsacan Polska, Slim Express, no i firma Fantazja, producent reklam. Drodzy Państwo, to rzecz jasna nie jest koniec atrakcji, jakie przygotowaliśmy na dziś. Przed nami jeszcze jeden konkurs. Ostatni już tego wieczoru. Jak Państwo widzieli, poprzedni cieszył się sporym zainteresowaniem. Był prosty, łatwy. Dlatego już teraz potrzebuję trzech kolejnych osób do następnego konkursu. Będzie równie prosty, równie łatwy. Zachęcam, trzy osoby, trzech odważnych. Raczej też dorosłych, chociaż tutaj już nie będę się tak specjalnie upierał. Trzy osoby, bardzo proszę, do nas. Ochrona przepuści przez ogrodzenie. Na środę? W razie czego rodzina pomoże. Chodź. Jasne, kandydat numer jeden jest. No troszkę starsi może, no delikatnie starsi. Poza członkami jury, którzy nigdy się nie starzeją zresztą. Cały czas wyglądają bardzo młodo za młodo nawet, żeby brać udział w takich konkursach. Czekamy. Jury, zapraszamy powolutku na obrady, drodzy panowie, a ja wciąż jeszcze rozglądam się za dwoma pozostałymi kandydatami. Dwa wolne miejsca w konkursie. Zachęcam, zachęcam, zachęcam do wygrania kosmetyki firmy Polsacan. Troszkę starsze te osoby. Jeszcze dwóch osób poszukuję. Szybko, bo strasznie nam marznie ten jeden człowiek, który zgłosił się do konkursu. Jeszcze dwie osoby. Kosmetyki firmy Polsacan. Pytania niespecjalnie skomplikowane, obiecuję. Mamy jeszcze dwie chętne osoby? Nasze jury, jak Państwo widzieli, udało się powoli na obrady. W tym czasie nasza hostessa będzie zbierała kupony do głosowania na Miss Publiczności, a my rozstrzygniemy ten konkurs. Dwie osoby, jeszcze dwie osoby do wygrania kosmetyki firmy Polsacan. Może z mamą? Nie, z mamą nie. No to kosmetyki, które mamy, to nie są kosmetyki dla dzieci, tak powiem. Pan? Nie, pan tylko machał, bo robi zdjęcie. No dobrze, można i tak. No, jeszcze dwie osoby. Zapraszam. Tak, tak, tak. Ona. Chodź, śmiało. Kosmetyki zawsze się przydadzą, jesteś piękną, młodą kobietą. Jasne. I jeszcze jedna osoba. Może być kobieta, może być mężczyzna. To wybór należy do Państwa. Raczej kobieta i mężczyzna niż chłopczyk i dziewczynka. Jednemu juniorowi daliśmy szansę. Przepuśćcie, drodzy Państwo, przepuśćcie tę kandydatkę. Jeszcze jedna osoba do konkursu. Kto jeszcze się zgłosi? Kto jeszcze chętny? Kto jeszcze odważny? W razie czego pomożemy, proszę się nie martwić. No, gratuluję. Proszę bardzo, tutaj do nas zapraszamy. Myślałem, że przesadzi to ogrodzenie jak Karino, ale nie, jednak wybrał drogę na łatwiznę. No dobrze, może warto zachować resztkę sił fizycznych i umysłowych przy okazji na ten nasz konkurs. Czekamy zatem na ostatniego kandydata. Witajcie. Dawno się nie widzieliśmy swojego. Czekamy na kandydata numer 3 i już ruszamy. Zdaje się, że tak będzie nam, że tak powiem, rosło. Od najmniejszego do największego, od najmłodszego do najstarszego. Nie, zburzył nam tę koncepcję kandydat numer 3, który stał się kandydatem numer 1 i który nam teraz się przedstawi. Witam, mam na imię Tomek. Tomek przyjechał do nas z... Tomek z Iławy, bardzo dobrze. Kandydat numer 1 to Tomek z Iławy. Od razu poczęstujemy go pytaniem na dzień dobry. Poczęstujemy, prawda? Niech wie.
czy tutaj stoi jako zwycięzca, czy jako wielki przegrany. Drogi Tomku, uwaga! Mówiłem o tym ze sceny, powinno się udać. Gdzie odbędzie się wielki finał konkursu Bursztynowa Miss Polski 2014? Będzie! Bardzo dobrze, Ustka, brawo! Nie, i wygrał, proszę bardzo. Długo się zastanawiał, warto było. Za chwilę nagrodę otrzyma. Kandydat numer dwa, uwaga. Kuba z Łodzi. Kuba z Łodzi, Kuba z Łodzi. Czy Kuba z Łodziej? Nie, Kuba z Łodzi. Z Łodzi, powiedział do wyrazie. Kuba z Łodzi. Kuba, słuchaj. To też zdanie padło dzisiaj ze sceny. Uwaga, skup się. Która to już edycja wyborów bursztynowej Miss Polski? Ciepło, ale wsłuchaj się jeszcze w odgłosy płynące z oceanu. 11 to zdecydowanie lepsza odpowiedź. 11, brawo, brawo, brawo. Dał radę. No to uwaga, kandydatka numer 3 jeszcze nam się nie przedstawiła. Witaj. Dobry, Monika, no singer z Nowego Dworu Gdańskiego. Cześć, Moniko, cześć. Jest wiele osób, które Monikę już znają, niektóre poznają ją za chwilę. Moniko, skup się, no będziesz miała z tym na pewno gigantyczne problemy. Uwaga, ile konkursów eliminacyjnych jest w tegorocznej edycji? Eliminacyjnych. Wyliczamy? Gdzie? Wyliczamy. Hel? Gdynia Kosakowo? Jantar dzisiaj? Krynica Morska jakieś 3 tygodnie temu. Brawo, dla wszystkich, drodzy Państwo, wybrnęli, chociaż zadanie było arcytrudne. Nagrody wędrują w Wasze ręce, przypominam, kosmetyki firmy Polsagat. Daliście sobie wszystko. Te ostre rytmy to specjalnie dla Was. Bardzo im gorąco dziękujemy, a ja zapraszam Państwa teraz na drugą odsłonę występu grupy Déjà Vu, czyli muzyka francuska. Do zobaczenia, później kolejne wyjście naszych kandydatek. Yeah.